Hej, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku z GW2 na moim kanale. Tutaj wstecz, mogę, dobra, weźcie ją, wybierzcie, ok. Ale jest, o właśnie, nowa rzecz w ratuszu, raz nad wozem, czy coś takiego, czy raz pod wozem, raz na wozem. Chyba bardziej tak. Raz na wozie, raz na wozem, sorry. Weź udział w gigantycznym starciu w koty i dinozaury, to potem ja się tylko zastanawiam, na czym polega ten nowy tryb. Mamy dwukrotny mnożnik, nie mamy dwukrotnego mnożnika, znowu nam coś wzięli, to pieruny, ty. To by można było zrobić, jeśli by były dwie... Pokonaj falę superbossów w trybie operacji ogrodowych 7, pokonaj 10... To by można było zrobić. Ale dobra, no to 1,75 to sobie darujemy, to i tak idziemy. Rux będzie za niedługo. Idziemy do ratusza zobaczyć, na czym polega ten nowy tryb. Nie wiem, ja w to jeszcze chyba nie grałem. Albo grałem. Nie wiem, na serio, nie pamiętam. Może kiedyś. W lewo i w prawo. Cały czas też śledzę informacje na temat Garden Warfare 3. Także miejmy nadzieję, że coś się nowego pojawi za niedługo. Jak się nie pojawi, no to trzeba czekać aż do E3. Ja na E3 będę, w sensie będę śledził wszystko na bieżąco i zobaczymy. Nie wiem, na czym ten nowy tryb ma dokładnie polegać. Jest trochę mało ludzi, ale runda się rozpoczyna. Może tutaj kogoś dobierze. O co tu w tym trybie chodzi, ekipa? No jest mało, ale to może nam podrzuca ludzi, bo to ratusz to zawsze dorzucało w miarę spoko. Wykorzeńcie te rośliny i wskrzeszajcie swoich współpracowników. Okidoki. Runda, o ty jeju, dobra, są jakieś... Ale o co tu biega? Właśnie ten ma dwóch i czterech, to może jest coś w stylu... ja wiem, to jest w stylu ten... Kurka, w Call of Duty był taki tryb. Jak to się nazywało? Że macie jedno życie. Kontinuum czasoprzestrzenne się zapada. Ej! Spokoj, może dlatego tu jest po prostu mało ludzi. Ja się boję, wiecie kogo? Pożeracza. To będzie hit. Z pożeraczem. Jednego już nam utłukli. Chodź tu. What ty, panie, kontinuum, tu zabiera HP. Gdzie jest ten cytryn? Nie masz szans. Haha, i co, teraz nie masz umiejętności, to już mnie tak łatwo nie pokonasz. Uwaga, i tak się zaraz spotkamy, wiecie gdzie? Tutaj. Jak się mu to szybko odnawia, bo tego nie pamiętam. Haha, proszę bardzo. To trzeba zniszczyć. Dobra, koza jest ze mną, czekaj, już tam ci moment, już ci pomogę. Masz. Proszę bardzo, zombie wygrywają, runda numer 1. I to jeszcze chyba ja zostałem. Haha. Ej, fajny tryb, podoba mi się. Naprawdę podoba mi się ten tryb. Jak ktoś znajdzie zniszcz, w Call of Duty to się nazywało, najprawdopodobniej znajdzie zniszcz chyba. Że wiecie, była runda i bez odrodzeń, tak, że... chyba tak, chyba znajdzie zniszcz. Dobra, a po ile tu może być ludzi? A tu chyba może w sumie nie że mało, tylko w opór może być. O, widzę się tam. Dobra, no ale mamy przewagę, bo nas jest więcej, to jest tak troszeczkę nie fair. Ale ja nagram odcinków dużo z tego trybu. Kurka, tu trzeba po prostu go wykorzystać do granic możliwości. Super, to mi się podoba. Tylko trzeba się nie dawać zabijać. W sensie, powoli, po cichu. Idę razem z kozą. Chodź tu. Masz mało HP, bo uciekasz? Ale nie, no to wiesz, to było troszeczkę nie fair, jeden za jednego, to było niesprawiedliwe. Możemy teraz przeobserwować jakichś swoich, Tencel, RayTuber. Proszę, ty, a ty może, złapcie go, jest tylko jeden, to wy ugracie to. Tam jest nasz.
Kurczę, tak się to, takiego czegoś jeszcze nie było. Znajdziecie typa, czy nie znajdziecie? On was chce wyczekać. Kontinuum. Wszystko jest po prostu z tego ściągniętego, z tego Battle Royale. No nie będzie go tutaj, żeby HP strasznie szybko tracił. Patrzcie, chyba go nie mogą znaleźć. Gdzieś się ukrył. A to ci ciekawe. I tak się finalnie gdzieś tu musi w międzyczasie... Jest! Ziom! Wyczaił go czy nie? Tam walczy nasz. Jeju, przegraliśmy, wygraliśmy, co się stało? Nie wiem. Dobra, to może teraz... Kimś innym, nie kozą, tylko weźmiemy o tego typa, bo tu są dobre itemki na jedynce i na dwójce. Gdzie są nasi? Zombu Grand Grey, ogień. Chodźcie. Ciśniemy, trzeba go pokonać. 3 do 5, no to pouciekali, no jakby przestraszyli się. W sensie nie, że się przestraszyli, ale odpuścili chyba to. No jest to troszkę takie nie fair, powinno jednego człowieka przerzucić do nich. Ale to trudno, to już na samym początku powinno. Dobra, wiecie co? Ja bym się tutaj jakoś przypilnował i posiedział razem z naszymi. Masz tu kogoś? No nie, to było troszkę Mati takie... takie bez sensu, tak za szybko to chciałem zrobić. To nie ten tryb. Ej, jeszcze punkty zdobędą, jak nas dwóch pokonają. Ten cel, idźcie tam, macie trzech. Kurka, to ja to zepsułem. A, będzie miał ciężko, będą mieli ciężko. Ej! Brawo! Znowu nie ja, tylko jakaś ekipa. A kto się ukrywa? Nie wiadomo. Ty, ale to całkiem możliwe, że to już będzie koniec w tej rundzie. I będzie 5 gwiazdek. Podoba mi się ten tryb, naprawdę. Czy ta roślina w ogóle praktycznie nie walczyła? 5 tęczowych gwiazdek za takie coś. Okidoki, to praktycznie Call of, ten Counter-Strike jest. To jest takie, jakby była komunikacja drużynowa, całkiem spoko. Dobra, no jedziemy. Następna runda. Spodobała mi się. Jeden z fajniejszych trybów tutaj w ratuszu. Mogliby to opatentować i wrzucić Revolution Szacun. Mogliby to wrzucić normalnie do rozgrywki standardowej w multi i ja bym nie miał nic przeciwko. Zobaczymy, w ogóle w GW3 by mogło być więcej trybów. Nie wiem, czy też tak myślicie, ale ja jestem ręką, głową, nogą za tym, żeby faktycznie w GW3 w multi było więcej trybów. W tym zwykłym portalu, tak? 21. Nagrywałem teraz, w sensie skończyłem przed chwilą serię z Antem. Było zakończenie gry. Nie wiem, czy ten odcinek już się pokazał, czy też wątpię. Chyba się jeszcze nie... albo się już pokazał, mógł się pokazać. Nie wiem, to tam jest, wiecie, zamot z odcinkami, nie wiem kiedy, który jest jakby odpalany, ale polecam, seria z Antem całą sobie teraz już możecie obejrzeć, tak, od pierwszego odcinka do ostatniego, do zakończenia, bez czekania na kolejne odcinki, także akurat może wam siądzie. Całkiem spoko mi się w to grało. Dobra, po stronie czyjej jestem? Wiecie co, na taki tryb to koza jednak daje radę. Ona daje radę. Bo jest w miarę szybka, mogę uciekać, a... Jakie oczekiwanie na graczy? Palcie to! Ej, naprawdę ta gra się tak długo wczytuje? Czy co jest? W sensie innym. Tu jakaś papuga drze japę, nie? Drze się! Na lewo. No bez jaj, co jest? Halo, 4x4 to już można grać. Chyba, że wybierają postać. No właśnie, mogli wybierać postać. To też mogło trochę zająć. No jest ten tryb taki, że dużo jest czekania, nie? Oprócz tego, że się gra. To jest dużo czekania. Wum! Ogień. Chodźcie.
Będziemy mieli wsparcie. No nie uciekaj mi. Ci wsparcie chciałem ci dać. Nie ma tu nikogo, chodźcie. Niczego tędy. Dobra. A to jest jakby chyba środek oznaczony, gdzie będzie środek tego. Ty nie znasz. Jest tam, groszek szedł. Come on! Proszę bardzo, do ostatniej rośliny jeszcze jedna. Ej, widziałeś kogoś? Spoko, zombiaki wygrywają. Haha, brawo my! Dobra. Nie no, jakby znowu, strasznie... Ten koza jest całkiem spoko na ten tryb, naprawdę. Daje radę, można ewentualnie szybko uciekać. Podoba mi się. Podoba mi się to, zostawcie łapę, tryb jest naprawdę... Tip top. W GW3 go chcę. Tak a propos. Twórcy. Rozpoczyna się za 2. 1 i ogień. Dawaj. Cyk. 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 Dobra. Wsparcie dla kogoś. Może być dla ciebie. Ale osobiście wolałem iść jakąś postacią, która ma więcej HP. Gdzie kogoś masz? Tam już ktoś jest? Tutaj na lewo ktoś widzę. Ty, ej, tu stop jest mój. Idę ci pomóc. Dobra. Masz. Tu trochę się zapędziliśmy. Trochę się zapędziliśmy, troszeczkę się wystraszyłem, ale ogólnie chyba bez żadnego tego, bez żadnej śmierci wygraliśmy. Haha! Drużyna naprawdę daje radę. Ej, mega szybko tu kolorowe gwiazdki się będzie zdobywało, naprawdę. Ej, serio, czuję się jak w Counter-Strike'u. Zginiesz, nie grasz dalej. W Call of Duty to było chyba znajdź i zniszcz. Nie lubiłem tego trybu, bo w Call of Duty byłem słaby. Co, jeszcze mamy więcej? Nie, no teraz jest fair. Zobaczymy. Tak? Cyk. No, aha, tu się nie da wystrzelić. Bez sensu, nie da się. Zatłukłem kogoś? Nie. Nie wiem, dlaczego on chce aż tam tak naokoło iść, jak nasi są tutaj. Strasznie naokoło to obszedł, ale dobra, idę z tobą. Okej, masz? Tu jest ktoś od nas. Czy od nich? Nie mam pytań. Jeszcze jedna rozgrywka. W tej odsłonie odcinka, a potem następne z tego trybu. Jedziemy z tym. To jest piękne. To jest coś pięknego. Cudowne. Nic, tylko to trzeba nagrywać i grać. Ej, mam odznaczenie za coś. Co to jest? Dwa to, co to są? W sensie to jest celność? Nie, asysta, zabójstwa. Co to jest? To są, co to jest? Ja już zapomniałem. Bombowe statystyki, bo aż seryjny zabójca, że mam... Aha, okej. Okay. Dobra, luzik. Może być. Najlepsze, że jakby kogoś uleczył, to... A czy tu może tu nie można reanimować? Może tak jest. Może tak być, że tu można nie móc reanimować. Nie, nie robimy tego.
zbieramy całe 700 coś tysięcy na nowe wdzianko dla kozy, czy też pniaka, które może się pojawić. Może. 4, 3. I wiecie, co jest jeszcze fajne w tym trybie? Że mamy taki przerób plansz i map, że zagramy na każdej normalnie. To mi się... Zaraz sobie kichnę, uwaga. Ciam, przepraszam. Kurka wodna. Jadę kozą, ekspimy ją. Centrum wodne z GW1. Ciekawe, jakie mapy do GW3 przeniosą. Dajcie jakieś info, wypuśćcie trailer na temat Garden Warfare 3, ja będę szczęśliwy. Tum, tu, tu, rum, tum, tum, tum. Już? Możemy? Ciśniemy. Para, para, pa, pa, para, pa, pa, czujecie? A dlaczego mnie nie zmienia strony? Ja bym chciał być rośliną w końcu, tak jakoś. Tu może być troszkę tak sprawa utrudniona. Tu jest. Aj, nie przeskoczyłem. Nie wierzę, jak się tutaj wpakował. To jest gigant. Au. Kurczę, to było szybkie. Jeju. To, ale to co, już runda się ten zakończyła poprzednia? Kto ją wygrał? Ale nas musieli szybko utłuc. Tak jest. Utłukły nas roślinki. I to jeju, bardzo, bardzo. Au. To bolało. Ciekawe, czy Zedmecha tutaj może mieć gościu. Wątpię, że on się zdąży jakby zrespić, ten Zedmech. No, teraz nas jest o jednego mniej. Ale wszystko jest do zrobienia. Więc jak pójdziemy jakoś w miarę ekipą... Przecież czuję, że oni się... Dobra, jeden. Ja zwiewam. Nie można odradzać. Nie, 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 pomóż mi! Dobra. Fuch. Jak jest jeden, to zazwyczaj jest drugi. Tu jest. Kurka, jeden na jeden. I najlepsze, że tu się punkty nie odradzają. What the... Ajajaj, co się wydarzyło? W co ja wszedłem? Ej, stop! W co ja wlazłem? Jaki hit? Przecież nie wszedłem w kontinuum całe. Ej, to jest dobre. Teraz ogarnąłem, że tu się życie i punkty nie odnawiają. Jeju, nie wlazłem w tą ścianę. Nie było jej tam. Kurczę, tak dobrze żarło. Kurka wodna, no to tak być nie może. Chyba to ostatnie wtopimy. Tu jest gościu. What? Ty panie, wiedziałem. Nie zdążyłem, fasolka. Ten cel. Kurczę, ale nas załatwili. Ojej, ojej, już czuję, już widzę tą moc po stronie roślinek. Ewe Puj 5-3 TNP4. Jeśli ktoś się widzi na odcinkach, to napiszcie w komentarzu.
A ten Thunder, Headroomer Boy 17, dlaczego on nie ruszy tyłka? Tylko jeden nasz gra. No już po nim. Dobra. Rośliny zwyciężyły ten mecz. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostawicie łapę i tryb jest naprawdę spoko, więc siadam i nagrywam kolejny odcinek. Teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć.